Chciałbym zmienić dane swojej deklaracji śmieciowej. Czy jest to możliwe? Oczywiście w każdej chwili można zmienić dane zawarte w deklaracji. Od każdej zmiany macie Państwo 14 dni na zgłoszenie takiej zmiany w urzędzie gminy bądź siedzibie związku lub można pisać drogą pocztową. Każda zmiana, która jest składana do związku, musi być na druku deklaracji. Zaznaczamy opis zmiana deklaracji i takie informacje tylko w takiej postaci są wprowadzane do systemu. Nie można wprowadzać zmian za pomocą maili, za pomocą faksu. Wszystko musi być przesłane na tym druku deklaracji. A co mamy zrobić z popiołem? Do którego pojemnika powinniśmy go wrzucać? Jeżeli jest to popiół drzewny, to można go wykorzystać jako nawóz, tak? I wrzucać do pojemnika na bio, czyli na odpady biodegradowalne. Pozostały popiół z węgla kamiennego należy wrzucać do pozostałego pojemnika na frakcje zmieszane. A co z kolei z różnego rodzaju odpadami higienicznymi, jak waciki, pampersy, pieluchy, podpaski? Tak, to wszystkie te odpady powinny trafić do frakcji zmieszanej. A jeśli do tej pory nie otrzymaliśmy potwierdzenia przyjęcia deklaracji, mimo że taki dokument już dostarczyliśmy w terminie do końca czerwca, to co mamy wtedy zrobić? Termin składania deklaracji był do 15 lutego, dlatego też prosimy o cierpliwość wszystkich tych, którzy w ostatnich dniach czerwca składali deklaracje, gdyż one sukcesywnie są wprowadzane i przekazywane operatorom do umowy. Także tutaj prosimy o cierpliwość. Takie dokumenty po wprowadzeniu do systemu są codziennie wysyłane do osób, które w danym dniu zostały wprowadzone. Niektórzy czytelnicy też zgłaszają nam, że do tej pory nie otrzymali worków oraz pojemników. Co w takiej sytuacji powinni zrobić? Proszę takie sytuacje zgłaszać do związku lub do operatorów, którzy mogą bezpośrednio takie pojemniki worki dostarczyć. Na naszej stronie internetowej www.ekomyślnikprzyszłość.pl są telefony kontaktowe podane do operatorów. Można się kontaktować bezpośrednio z nimi w tej sprawie lub zgłaszać do związku takie nieruchomości, w których brakuje pojemników lub worków. Dziękuję bardzo.